Siema, z tej strony Xilos, a to jest Guildford Labeta i to jest przegląd Guardiana. Guardian to bardzo ciekawa postać, bardzo ciekawa klasa. Zresztą na pewno pokażę wam jeszcze jeden materiał z Guardianem w PvP, jak ciężko jest go zabić na przykład przy odpowiednich talentach. Teraz mamy Maczuga Tarcza, czyli taka najbardziej defensywna kombinacja. Najwięcej właśnie regeneracji, protection, Aegis, nie wiem jak to przeczytać, który blokuje kolejny atak. Właśnie widzicie, nawet maczugi, o Boże, nawet umiejętności maczugi dają nam protekcję. Do tego wiadomo, umiejętności tarczy również protekcja oraz ta taka jakby taka wielka tarcza. Zresztą za chwilę zobaczycie to, piątka pod piątką. Na początku myślałem, że Guardian to będzie taka postać bardziej podobna do Paladyna z World of Warcraft. Jednak okazuje się, że to jest całkiem co innego. Wiadomo, mamy tutaj kilka broni na odległość. To jest właśnie jedna z tych broni, która ma dość spory zasięg. No, Guardian jest taką postacią dość magiczną. Potrafi atakować na odległość. Paladyn w World of Warcraft nie. Teraz chyba mamy Sceptera. Również bardzo dużo buffów różnego rodzaju. Nawet z tych skilli broni. Dobra, teraz miecz i ta pochodnia. To akurat wiadomo, broni nie na dystans. Większość skilli, jakie ma tu Guardian, daje różnego rodzaju buffy. Nawet te z utility, bardzo dużo krzyków różnego rodzaju, które właśnie buffy dają naszym sojusznikom, nam regenerację, sweetness, protekcję. Do tego pod zero mamy skill elite, który zatrzymuje nas w miejscu, nie możemy się ruszać, jednak dostajemy całkiem nowy zestaw umiejętności, całkiem nowy pasek życia. I właśnie ten akurat mam, to jest Tome of Courage chyba, który daje nam mnóstwo skilli supportujących do uleczania, do jakiejś tam protekcji, do ogłuszenia przeciwników, do ożywiania nawet. Teraz mamy Staffa. Time to do some real damage. Jak mówiłem, buffy, no prawie w każdym miejscu każdy skill daje jakiegoś ciekawego buffa. Oczywiście symbole. Wiele broni ma nakłada symbole. Dobra, tam mamy jeszcze dwuręczny miecz. No i maczuga oczywiście. Maczuga też bardzo ciekawa. Jak mówiłem, buffy na każdym kroku. Tutaj jakieś skille do unieruchomienia przeciwnika. Aha, piątka, tak, to tworzy krąg, przez który nie może przejść przeciwnik, czyli zamykamy sobie jednego wroga w środku i bijemy go, żeby nie mógł uciec, dopóki nie skończy się ten krąg. Dobra, dwuręczny miecz, również bardzo fajnie się nim grało, zresztą możecie zobaczyć te materiały z tego. Tak, kolejne symbole jakieś. Piątka chyba była fajnym skillem, który przyciągał przeciwnika, z tego co kojarzę. Tak, teraz on jest związany. Jak sobie byśmy odeszli i wcisnęli jeszcze raz piątkę, to byśmy go przyciągnęli. Jakieś naskoki, w razie gdyby przeciwnik chciał uciekać, to mamy. Teraz chwilę tak, Tome of Courage. To jest właśnie ten elite skill, za chwilę go zobaczycie sobie. Nie mam tu sojuszników, którym mógłbym uleczać albo ożywiać, ale... Tak, teraz jesteśmy unieruchomieni. Pierwszy skill, wybieramy sobie teren i po prostu uleczamy. To uleczanie jest całkiem niezłe. W razie gdybyśmy chcieli bardzo, to można kogoś utrzymać przy życiu. Kolejny atak, blindness.
wiadomo, ogłusza przeciwników, następne daje regenerację i protekcję na jakąś konkretny teren, następny daje Daze'a, czyli również ogłusza przeciwników, a piątka ożywiała, uleczała całe życie pięciu sojusznikom w okolicy. Tego nie udało mi się tu pokazać teraz, nie zdążyłem akurat. Brak krótki przegląd skilli. To bardzo ciekawy skill, tylko długo się ładuje, który blokuje nadchodzące ataki i nas ulecza. Signet i Healing Breeze, który również może sojuszników uleczać. Tak, Tome of Wrath do ataku i Courage do obrony, do supportu. Guardia ma nawet traita w talentach, który zwiększa pasywne działanie sygnetów. Niestety nie zauważyłem, znaczy gdy użyjemy tego traita, to nie zmienia się nam opis sygnetu, że daje nam więcej na przykład czegoś, albo że w jakiś sposób jest ulepszony. O, krzyki, bardzo ciekawe krzyki. Tak, bronie duchowe, jakiś tam tarcza, łuk. Łuk taki bardziej do supportu, ponieważ usuwa kondycję od sojuszników. Dużo umiejętności właśnie do uleczania, do supportu. Możemy się przeteleportować do najbliższego sojusznika, do sojusznika, który ma najmniej życia. I zacząć go uleczać po prostu odpowiednią umiejętnością. No i tak, to by było tyle. Jeśli się spodobało, to oceniajcie, komentujcie. Cześć.